10 ikon XXI wieku według IMDb. 10. Roger Federer, szwajcarski tenisista, wieloletni lider rankingu ATP, wicemistrz olimpijski w grze pojedynczej z Londynu, mistrz olimpijski w grze podwójnej z Pekinu, zdobywca Pucharu Davisa 2014. Federer uważany jest przez większość znawców tenisa za najlepszego zawodnika w historii dyscypliny. 9. Lady Gaga, amerykańska wokalistka, autorka tekstów, piosenek, aktorka i producentka utworów. Jest znana z ukazywania swojej kontrowersyjnej strony, jak i też zmian w swojej karierze. Mając na swoim koncie aż 27 milionów sprzedanych albumów oraz 146 milionów singli, wokalistka jest jedną z najlepiej sprzedających się artystów na świecie. W swojej karierze wygrała 6 nagród Grammy czy 12 rekordów Guinnessa. 8. Will Smith, amerykański aktor, producent filmowy i raper. Smith był dwukrotnie nominowany do Nagrody Akademii Filmowej, a także 4-krotnie do Złotych Globów. Zdobył ponadto kilka statuetek Grammy oraz 2 Złote Maliny. 14 z 19 filmów, w których zagrał Smith, osiągnęło międzynarodowe zyski w wysokości ponad 100 milionów dolarów. 7. Angelina Jolie, amerykańska aktorka, ambasadorka dobrej woli oraz członkini Rady Stosunków Międzynarodowych, zdobywczyni Oscara, 3 Złotych Globów i Nagrody Gildii Aktorów Filmowych. Aktywnie angażuje się w działalność humanitarną na całym świecie, szczególnie w pomoc uchodźcom w ramach ONZ. 6. Shakira, kolumbijska piosenkarka popowa, autorka tekstów, muzyk, producent muzyczny, tancerka, ambasador dobrej woli UNICEF. Shakira pracuje również w fundacji charytatywnej działającej na rzecz biednych i potrzebujących dzieci, przesiedleńców z powodu wojny domowej w Kolumbii. Fundacja Shakiry pomogła ponad 3000 dzieci w 3 miastach. 5. Michael Jackson, amerykański muzyk, artysta estradowy, tancerz, aktor, kompozytor, autor tekstów, którego kariera i życie osobiste stały się ważną częścią kultury masowej ostatnich 4 dekad. Znany jako jeden z najlepszych wykonawców muzyki pop i jeden z najpopularniejszych muzyków w historii, nazywany królem popu. Zmarł 25 czerwca 2009 roku w wieku 50 lat wskutek nagłego zatrzymania akcji serca. 4. Britney Spears, amerykańska piosenkarka muzyki pop i dance, tancerka działająca w przemyśle rozrywkowym od 1992 roku. Uznawana za ikonę kultury masowej schyłka XX wieku, a także muzyki pop, jest artystką z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych dekady lat 1998-2008 na świecie według Billboardu, który podaje rzeczywiste dane dotyczące sprzedaży płyt dla danego artysty muzycznego na świecie. 3. Beyoncé, amerykańska wokalistka R&B, aktorka i projektantka mody, urodziła się i dorastała w Houston w stanie Texas. Beyoncé jest jednym z najczęściej honorowanych artystów w historii Grammy z 20 wyróżnieniami. W 2011 roku Beyoncé została uhonorowana nagrodą specjalną Billboard Millennium Award, wyróżniającą jej dokonania oraz wpływ na rozwój przemysłu muzycznego. 2. Barack Obama, amerykański polityk, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2005-2008, senator ze stanu Illinois, zwycięzca wyborów prezydenckich w 2008 i ponownie w 2012 roku. Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2009 za wysiłki w celu ograniczenia arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie oraz człowiekiem roku 2008 i 2012 według tygodnika Time. 1. Oprah Winfrey, amerykańska prezenterka telewizyjna i aktorka, miliarderka, autorka i prowadząca talk show, zaliczanego do najbardziej znanych i liczących się audycji telewizyjnych USA. Winfrey jest właścicielką firmy medialnej Harpo i jako pierwsza Afroamerykanka wypracowała majątek przekraczający miliard dolarów USA. Na wniosek dzieci Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu przyznaje jej 28 marca 2008 roku Order Uśmiechu. W 2013 roku prezydent Barack Obama odznaczył ją medalem wolności. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam Was również na moje pozostałe kanały. Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe ciekawostki i fakty historyczne. Światowy Futbol, gdzie 3 razy w tygodniu przyglądamy się bliżej piłce nożnej. Oraz oczywiście Backbone, mój prywatny projekt, który jest dużo bardziej opiniotwórczy niż dyszka.